trzyma się dobrze. No to prawie gotowi do wyjazdu. To co, to rozpoczynamy zabawę, szpakujemy. Najpierw pilot, tak? Tak, pierwszy leci pilot. Możecie wychodzić śmiało, droga jest zamknięta. Największym chyba wyzwaniem będą te zakręty na tych drogach ciasnych, górskich. Tak, no ale mamy wymierzone przez pilotów tak, że no, nie powinno być jakieś problemu, aczkolwiek no różnie bywa. Wystarczy popełnię mały błąd, no i już jest trochę problemów. Budda, czyli Kamil L., to znany youtuber, który 2 miesiące temu został aresztowany między innymi pod zarzutem wyłudzania podatku VAT. Wcześniej jednak znany był w internecie z działalności charytatywnej. Zaraz po powodzi przyjechał do Kotliny Kłodzkiej i wręczył klucze do nowego domku kontenerowego Iwonie Brzezińskiej, samotnej matce wychowującej 2 dzieci. Umowa była taka, że zanim kobieta przygotuje działkę, domki tymczasowo staną na terenie sąsiedniej gminy Paczków. Jednak gdy Budda został aresztowany, burmistrz Paczkowa stwierdził, że domków nie odda. Zbyt dużo wokół tego tematu się na dzisiaj tak? Dzieje, pana Buddy między innymi. Do momentu, dobrze. Dopóki nie będę miał umowy darowizny, ten domek pozostaje tutaj na terenie gminy Paczków. No ale nie może pan zająć, że tak powiem, budynku. Ale ja go nie zajmuję, no to pani musi poczekać. Ale ona nie ma gdzie mieszkać, panie burmistrzu, no. Burmistrz zmienił zdanie dopiero po naszej interwencji, kiedy to od nas dowiedział się, że prokuratura nie chciała zajmować domków, które nigdy nie były przedmiotem śledztwa. Teraz Iwona po kilku tygodniach załatwiania formalności związanych z przejazdem w końcu będzie mogła zamieszkać we własnym domu. To są ostatnie przygotowania. Gdzie jest twój dom? 0,5 kilometra stąd. Takiego uśmiechu jeszcze nie widziałem na twojej twarzy. Jest super dzisiaj. Kim są te osoby, które tutaj ci pomagają? To są ludzie, którzy rzucili swoją pracę w swoich domach, pomimo to, że byli zalani też tak. I ruszyli mi z pomocą. Jest taka solidarność u was na Dolnym Śląsku po tej tragedii? Tak, ludzie się zjednoczyli. Jeden drugiemu podaje rękę. Sąsiad, który się ze sąsiadem wcześniej nie odzywał, w tej chwili są fajnymi kolegami, przyjaciółmi. Tak. Naprawdę ta tragedia zjednoczyła ludzi. Gotowa płyta? Tak. Czyli już teraz można stawiać? Tak. No to czekamy. Zaraz podjadę. Operacja przewiezienia domku z oddalonego o niespełna 40 km Paczkowa trwała kilkanaście godzin. Na ten moment Iwona Brzezińska czekała ponad 2 miesiące. Nowe miejsce wkrótce stanie się dla jej rodziny domem i pomoże zapomnieć o traumie związanej z powodzią. Wszystko piękne, nowością pachnące. Bardzo się cieszę. Najszczęśliwszy dzień nastał. Chciałam powiedzieć dziękować przede wszystkim wszystkim, którzy byli ze mną, którzy pomagali mi w tym. Jest to jak rozpakowywanie prezentu, albo jeszcze lepiej. Mikołaj w tym roku przyszedł wcześniej do Iwony. Tak, zdecydowanie wcześniej, miesiąc wcześniej.